Proszę Państwa, rozpoczynamy. Otwieram 17. sesję zgromadzenia Związku Niemieckiego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich. Dziś 3 czerwca 2020 roku. Witamy w Nowej Wsi. Tym razem wyjątkowo. Proszę Państwa, wszystkich Państwa witam. Stwierdzam, bo wszystkim widziałem to na tej świadomej komisji. Zadamy forum wymagane do tego, żebyśmy dzisiaj jako zgromadzenie podejmowali decyzje bardzo bieżące. W związku z tym, że mamy to forum, to chciałbym zacząć od przedstawienia porządku obrad. Porządek obrad wygląda tak, jak otrzymaliśmy wcześniej, plus proponowane wprowadzenie dwóch uchwał na końcu części uchwałodawczej. Pierwsza uchwała o zmianie uchwały budżetowej na lata 2020 i druga zmiana uchwały w sprawie WPF-u na lata 2022-2023. I taką propozycję chciałbym poddać pod głosowanie. Pytają, czy ktoś z Państwa proszę uwagi na te proponowane porządku. Jeśli nie ma, to chciałbym przegłosować proponowany porządek obrad. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za tym, żebyśmy proponowany porządek obrad przegłosowali, proszę zagłosować. Kto jest przeciw? Też proszę zagłosować. Kto się wstrzymał? Okaże się, że na samym głosowaniu zaakceptujemy, przyjęliśmy proponowany porządek obrad. Bardzo dziękuję. W związku z tym przystąpmy do realizacji i w punkcie trzecim mamy odczytane i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jeśli nie ma komisji propozycji, to proponuję stwierdzić, że on jest, ten protokół Państwu nam wszystkim dostępny i w związku z tym nie będę go odczytywał, a jedynie zapytam, czy są ze strony Państwa uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Nie widzę, w związku z tym spróbujemy zagłosować na przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę zagłosować. Kto jest przeciw, też proszę zagłosować. Kto się wstrzymał, również proszę zagłosować. Czy na samo głosowanie za, czyli jednomyślnie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Dobrze, proszę Państwa, kolejny punkt czwarty. Poprosimy pana wójta Marcela Łyka o przedstawienie sprawozdania działalności zarządu związku pomiędzy sesjami. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni delegaci, sprawa sprawozdania w zakresu pomiędzy sesjami. Jak wszyscy wiemy, ze względu na zagrożeń epidemiologicznych nie odbywało się wiele spotkań w różnych instytucjach, również nadzorowano w tym okresie w miesiącach marca, kwiecień, maj nie odbył poszczególnych zarządu. Ja uczestniczyłem 10 marca spotkanie z radą nadzorczą. Natomiast dzisiaj przed naszym zgromadzeniem odbyliśmy poszczególnych zarządu, na którym to zarząd zapoznał się z uchwałą na
2020-2023. Również zarząd przyjął sprawozdania z jakości świadczonych usług przez Zakład Usług Wodnych w Warszawie na terenie działalności w związku międzynarodowego wodociągów i kanalizacji wiejskiej. Dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo dziękuję Panie Wójcie. Proszę Państwa, zrealizowaliście czwarty w punkcie piątym. Chciałbym stwierdzić, że w odpowiednio wymaganym prawem czasie i terminie otrzymaliśmy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w związku za 2019. W związku z czym stwierdzam, że ono zostało nam przedstawione. Nie chciałbym dzisiaj, chyba że będzie taka Państwa wola, wracać do tych dokumentów, ale oczywiście zapytam, czy w związku z tym, że otrzymaliśmy te dokumenty wcześniej, te materiały, czy są ze strony Państwa pytania albo uwagi do tych materiałów. A jeśli nie ma, to chciałbym stwierdzić, że nastąpiło to przedstawienie jednego i drugiego sprawozdania i jego także zostało przedstawione nam. I zrealizowany w związku z tym stwierdzam został punkt piąty. W punkcie szóstym mamy przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez zarząd naszego związku sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Chciałbym prosić o przedstawienie tej uchwały pana burmistrza Marka Loryka. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci, przedstawiam uchwałę nr 189 przez 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 31 marca 2020 roku. Uchwała dotyczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu na 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia związku za 2019 rok. Na podstawie określonych artykułów prawa skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach Iwona Popiel przewodnicząca, Grażyna Radomska członek, Jarosław Kotowski członek opiniuje pozytywnie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w Warszawie za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia związku. Uzasadnienie. Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w Warszawie zgodnie z przepisami prawa przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu związku za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia. W wyniku analizy powyższych dokumentów skład orzekający stwierdza, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu związku za 2019 rok zostało przedłożone w terminie i zawiera zestawienie dochodów i wydatków stosownie do artykułu 267 ust. 1 punkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wskazany plan oraz wykonanie dochodów i wydatków budżetowych są zgodne z uchwałami budżetowymi i sprawozdawczością budżetową. Plan wydatków nie został przekroczony. W załączonej tabeli Państwo widzicie sprawozdawczość za 2019 rok przedstawia zestawienie, plan po zmianach, wykonanie i wykonanie w procentach. Budżet związku zamknął się nadwyżką w wysokości 50 408 złotych i 26 groszy przy planowanej równowadze dochodów i wydatków budżetowych. Relacja z artykułem 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jest zachowana po stronie planu, jak i wykonania. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej we Wschowie nie posiada zadłużenia. Zarząd Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie przedstawił również informację o stanie mienia związku. Informacja zawiera dane o składnikach mienia oraz ich wartości. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ocenia, że przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie za 2019 rok opracowane zostało zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy oraz o finansach publicznych i umożliwia ocenę wykonania budżetu związku. Wskazując na powyższe, skład orzekający postanowił jak następnie. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Iwona Popiel. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja również bardzo dziękuję.
Proszę Państwa, w związku z tym, że później będziemy głosować uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu związku, no to teraz jest jeszcze okazja w punkcie 7 otworzyć dyskusję nad tymi sprawozdaniami, w związku z czym otwieram tę dyskusję i pytam, czy jeszcze ktoś chciałby skorzystać z tej okazji i podyskutować, wyrazić opinię, zadać pytanie w związku z tym, w nawiązaniu do tych sprawozdań. Jeśli nie ma chętnych do zabrania głosu, to zamykam punkt 7, a w punkcie 8 poproszę pana Wojciecha Antoniaka o przedstawienie wniosku szefa Komisji Rewizyjnej, o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej naszego związku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi związku za 2019. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci, przedstawię wniosek Komisji Rewizyjnej, który został skierowany na ręce Pana Przewodniczącego Zgromadzenia. Stosownie do postanowienia artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1909 roku o samorządzie gminnym oraz artykule 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu związku za rok 2019 i występuje do zgromadzenia związku z wnioskiem o udzielenie zarządowi absolutorium. Po dokonaniu analizy wykonania budżetu związku za rok 2019 Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje: budżet związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich za rok 2019 został opracowany i wykonany prawidłowo. Przypomnę tylko, że na ostatnim zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w roku 2019. Dokonując oceny działalności i całokształtu pracy zarządu związku, Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w pracy zarządu i niezgodności z wytycznymi zgromadzenia związku zawartymi w podjętych uchwałach. W głosowaniu nad wydaniem pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za rok 2019, które odbyło się w dniu 5 maja bieżącego roku, obecni członkowie Komisji Rewizyjnej głosowali następująco. Obecnych na posiedzeniu 3 członków Komisji, czyli wszyscy członkowie Komisji, głosowało 3 członków Komisji za pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu. W głosowaniu nad wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania budżetu związku za 2019 rok członkowie Komisji głosowali jednogłośnie za udzieleniem absolutorium w osobach Lucyna Marciniak członek, Agnieszka Nachaj członek, Wojciech Pan Przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Przewodniczącemu. Jednocześnie chciałbym ponownie oddać głos Panu Przewodniczącemu, żeby Pan Przewodniczący był łaskaw przedstawić uchwałę składu orzekającego RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej naszego związku o udzielenie absolutorium dla zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2019, czyli realizacja punktu 9. Bardzo proszę. Dziękuję za głos. Przedstawię Państwu uchwałę nr 309 przez 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 14 maja bieżącego roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach: Iwona Potyn, przewodnicząca, Joanna Krusiel, członek, Adriana Kamedulska, członek, działając na podstawie artykułu 13 i artykułu 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych w związku z artykułem 18a ust. 3 i 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego i Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich we Wschowie w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. Uzasadnienie. Po dokonaniu analizy wniosku Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Związku w dniu 5 maja bieżącego roku o udzielenie absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 stwierdzono, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu związku oraz wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowe oraz informacji o stanie mienia wniosku nie wniosła zastrzeżeń do wykonania budżetu związku za rok 2019 i sformułowała wniosek do zgromadzenia związku o udzielenie absolutorium zarządowi w związku z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu za rok 2019. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu, zapoznała się ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w artykule 270 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Składa orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, który opiniował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu związku, nie zgłosił uwag do przedłożonych dokumentów. Mając powyższe na uwadze wniosek Komisji Rewizyjnej związku o udzielenie absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie od uchwały składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania doręczenia. Uchwały z zastrzeżeniem przepisów artykułu 15 ZZR ustawy z dnia 2 marca bieżącego roku o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi. Przewodnicząca składu orzekającego Iwona Popiel. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, w związku z tym możemy przystąpić do realizacji punktu 10 w naszym porządku obrad, czyli części uchwałodawczej. Mamy przed sobą kilka projektów uchwał. Z tych projektów pierwszy opatrzony projekt uchwały numer 55 naszego zgromadzenia, naszego związku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu związku za 2019 rok. Czy ze strony państwa są pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę. Dobrze. Proszę państwa, mamy przed sobą projekt uchwały. Jeśli nie ma pytań, a nie ma, chciałbym w związku z tym przejść do głosowania nad proponowanym projektem uchwały numer 55/17/2020. Rozpoczynam głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu, proszę zagłosować. Kto jest przeciw, proszę zagłosować. Kto się wstrzymał, proszę zagłosować. Dziękuję bardzo. Zakończyliśmy głosowanie. Wynik tego głosowania mamy przed sobą. Jednomyślnie 13 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęliśmy projekt uchwały, przyjęliśmy uchwały numer 55. Zatem możemy przystąpić do rozpatrzenia i głosowania projektu uchwały numer 56 w sprawie absolutorium dla zarządu związku za 2019 rok. Czy są pytania do treści projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym, proszę państwa, przedstawiam projekt uchwały numer 56 w sprawie absolutorium dla zarządu związku za 2019 rok i rozpoczynam głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały w takim brzmieniu, proszę zagłosować. Kto jest przeciw, proszę zagłosować. Kto się wstrzymał, proszę zagłosować. Proszę państwa, jednomyślnie 13 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się przyjęliśmy uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu związku za 2019 rok. Bardzo dziękuję. Gratuluję zarządowi. Gratuluję. Dobrze, proszę państwa, uchwała numer 57 przed nami. Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w sprawie, i to jest dłuższy tytuł, przeczytam, uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Święciechowa na lata 2020-2023 na obszarze działania naszego związku opracowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie. Czy są ze strony państwa pytania dotyczące projektu tej uchwały? Nie widzę pytań, w związku z tym przedstawiam uchwałę i rozpoczynam głosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały w takim brzmieniu, proszę zagłosować. Kto jest przeciw, też proszę zagłosować. Kto się wstrzymał, też proszę zagłosować. 13 głosami za, czyli jednomyślnie
przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została przyjęta. I proszę Państwa, mamy przed sobą te dwie uchwały, które dzisiaj wprowadziliśmy do porządku obrad. Pierwsza z nich, uchwała nr 58 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Związku na 2020 rok. Otwieram fazę pytań. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Zamykam fazę pytań. Proszę Państwa, rozpoczynam w takim razie głosowanie nad projektem tej uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały w takim brzmieniu, proszę zagłosować. Proszę też zagłosować, jeśli ktoś jest przeciw. Jeśli ktoś się wstrzymał, też proszę zagłosować. Proszę Państwa, wynik głosowania jednomyślnie 13 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. I ostatnia dzisiaj uchwała numer 59 w sprawie zmian w uchwale dotyczącej WPF-u w związku na lata 2020-2023. Czy są pytania? Nie ma pytań, w związku z czym proszę Państwa, przedstawiam projekt uchwały i poddaję go pod głosowanie. Rozpoczynamy głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej uchwały w takim brzmieniu, proszę zagłosować. Kto jest przeciw, też proszę zagłosować. Kto się wstrzymał, też proszę zagłosować. Proszę Państwa, jednomyślnie 13 głosami za, przy 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zrealizowaliśmy punkt 10 dzisiejszego porządku obrad. W punkcie 11 wolne głosy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w punkcie wolne głosy? Dziękuję bardzo. Zamykam, proszę Państwa, punkt 11. W punkcie 12 bardzo chciałbym podziękować za przygotowanie, bo w tym czasie to niełatwe tego naszego dzisiejszego zgromadzenia. Wszystkim tym, którzy, dzięki którym mogliśmy się tu dzisiaj spotkać. Chciałbym podziękować za przybycie wszystkim obecnym. Życzę wszystkiego dobrego i zamykam obrady 17 sesji zgromadzenia naszego związku. Dziękuję, do zobaczenia.